okej. Okay. Mamy namiot, który stoi krzywo. Mamy namiot. Chyba twój namiot stoi krzywo. Tak, tylko rano. Witajcie na kanale Apokalipsy Dźwiganej Codziennie. Są ze mną chłopaki, przedstawcie się, powiedzcie z jakiego jesteście kanału. Bo może ktoś was nie zna? Proszę, Grzegorz. Jestem Grzegorz. A ja jestem Marek. Na co dzień prowadzimy kanał Ekwipunek Dźwiganej Codziennie. Dzień dobry. I robicie w skórze. Reklam, czas na reklamę. Chamska reklama! Tak. To my u nas też robimy teraz, tak. Tak. Jak macie dużo pieniędzy i chcecie mieć coś ładnego ze skóry, to możecie napisać do chłopaka. Bardzo dużo pieniędzy, bo jesteśmy strasznie drodzy. Nie, no dobra. Najlepiej za pieniądze. Za co tyle pieniędzy, panie? No cóż, choćby za... Jak sobie policzysz 15 zł za godzinę, to dobra. Ale my nie dzisiaj o tym. Czyli tak, rozmawiamy dzisiaj o bushcrafcie, tak dla początkujących, żeby powiedzieć, co to jest bushcraft, czym się różni od kampingowania czy biwakowania. I od turystyki, bo są w sumie różne rzeczy. No. Więc czym dla was jest bushcraft? Nie mówcie, że jest sensem życia. Nie, raczej zrobimy rozprawkę filozoficzną na temat tego, jaki bezsens jest tak klasyfikować. Ej, no. Tak? Ostatnio się znowu przewala, wiesz, fala przez grupy facebookowe szczególnie. Tego, czym jest prawdziwy bushcraft. Nawet sobie zadałem odrobinkę trudu. To dla początkujących ma być. No. To trzeba przede wszystkim powiedzieć, że trzeba brać poprawkę na wszystko, co się przeczyta w internecie i obejrzy na YouTubie. Bo tak naprawdę znalazłem fajny film, gościa, nie pamiętam jak się ten gość nazywał. W każdym razie film jest na kanale Karamatu, czyli tej szkoły Morsa Kochańskiego. Tam gość fajnie to rozrysował, ponieważ narysował właściwie taki zbiór... Aha, części wspólne takie. Tak, no narysował zbiór właściwie turystyki takiej, powiedzmy, pieszej. Narysował tam zbiór ludzi, którzy zajmują się głównie sztuką przetrwania. Tam jeszcze jakiś był zbiór, nie pamiętam, Classic Camping, czyli o, właśnie tak jak dzisiaj ci chcieliśmy pokazać. I narysował w środku właśnie, wiesz, łączący te wszystkie, po części łączący wszystkie te i to jest bushcraft właściwie, nie? Bo to właściwie, wiesz, każdy pewnie ma trochę inne pojęcie na temat bushcraftu, tak mi się wydaje. Ale myślę, my z Grześkiem często o tym gadamy i właściwie, kurczę, tak między Bogiem a prawdą sam suchy bushcraft to jest do bani, bez sensu jest sam bushcraft. No tak, bo musisz przyjść i coś zrobić. Nie? Bo jeżeli zakładamy, że bushcraft tak naprawdę stricte to jest głównie zestaw umiejętności, nie? Zestaw umiejętności polegających na posługiwaniu się nożem, na produkcji prostych na przykład rzeczy z drewna, na posługiwaniu się siekierą, na posługiwaniu się piłą, na rozbiciu sobie obozu wykorzystując na przykład naturalne materiały, na poznaniu roślin jadalnych, żeby się móc tam gdzieś wyżywić w środowisku naturalnym. Na tego typu historie. No, oczywiście polowanie też, bo to, wiesz, też bushcraft, myślę, że mamy o tyle ciężko, że u nas dużo rzeczy nie wolno po prostu. No tak, ani wyciąć tego drzewa, tam w Kanadzie to sobie zupełnie inaczej działają. Wiesz, czy sobie założysz pułapkę, czy weźmiesz sobie, tak jak ty lubisz łuki, sobie pójdziesz gdzieś tam popolować, czy coś, no u nas, kurczę, nic nie możesz tak naprawdę, nie? No, to znaczy ja sobie nie chodzę polować, bo nie mogę. Tylko sobie ewentualnie trenuję. No, tak właśnie jest, nie? To się wytnie. To się wytnie. Sarny nie widać tej tam. Nie widać, ale dobra była. Potwierdzam. Nie, tak naprawdę polowanie, to że masz łuk i potrafisz z niego strzelać, nie robi z ciebie myśliwego. Oczywiście, bo to też myślistwo to też jest bardzo szeroki. Masz tropienie, masz wabienie tych zwierząt i tak dalej, a nie tylko jak część myśliwych gdzieś tam starej szkoły wjeżdża na polanę, wywali buraki cukrowe, siedzą, walą na ambonie żubrówkę północy i czekają aż wyjdą dziki, bo to kiedyś, teraz to się na szczęście trochę zmienia. To jest zabijanie. No to ale to jest takie, wiesz, no. I bushcraft, wiesz, dla mnie bushcraft to jest przyjście do lasu i zrobienie czegoś. No. I to niekoniecznie musi być wielka jakaś tam altana, szałas czy coś. No, ale po prostu spędzi sobie miło czas na łonie natury, znaczy, wiesz, ktoś postrugasz powie, potyki, coś tam. Ktoś ci powie, że to nie jest bushcraft, bo to, bo może to nie jest obozowanie, nie? Prawdziwy bushcraft. No ale wiesz, to jest zawsze, nie da się definicji bushcraftu wyłuskać z innych rzeczy. To jest połączone i koniec i kropka. Jak wiesz, dlatego na przykład wszyscy ci tacy, powiedzmy, znani ludzie, którzy się zajmują bushcraftem, typu właśnie Ray Mears, typu Mors Kochański, typu Dave Canterbury, ci wszyscy ludzie, oni się nie kuszą na definiowanie bushcraftu, bo się nie da tak dla naprawdę, nie ma jednoznacznej definicji. Innym. Oczywiście, że tak. I wiesz, to, że ty sobie chcesz pojechać, kurczę, nie wiem, z namiotem do lasu, ale rozpalisz sobie, nie wiem, ognisko krzesiwem kowalskim, czy łukiem ogniowym, zrobisz sobie łyżkę, nie wiem, nazbierasz grzybów, czy nazbierasz jagód, czy nazbierasz roślin jadalnych, coś tam, to są
I co to jest? To jest bardziej bushcraft, bardziej biwakowanie, bardziej turystyka piesza, bo robisz to w trasie. No to nie da się tego wyekstrahować. Tak to są rzeczy, które się łączą. Tak. Podchodzi też to pod survival, bo te rośliny i tak dalej. Tak, pewnie, te rozpalenie ognia to też jest survivalowa jakieś to są rzeczy wspólne takie, nie? Tak naprawdę. I nie da się tego wydzielić. I tak naprawdę myślę, tak naprawdę myślę, że po prostu jedni nazywają to bushcraftem, bo akurat to ich najbardziej w tym zestawie interesuje. Inni, którzy na przykład najbardziej cenią w tym swoim hobby chodzenie, nazwą to turystyką pieszą. Jeszcze inni, dla których, nie wiem, na przykład najważniejsza jest znajomość roślin dzikorosnących, jadalnych, nazwą to, nie wiem, botaniką, kurczę, terenową. No to, wiesz, to są tylko nazwy tak naprawdę. Jeszcze będą tacy, którzy się jarają tak zwanymi bezkrwawymi łowami, czyli robienie zdjęć, no, jakichś takich rzeczy. Nie? To też jest... I to też jest, to nie jest buszka, bo poszedłeś i porobiłeś zdjęcia, ale porobił zdjęcia fajne natury i tak dalej, może kogoś zachęcam do tego, zgadza żeby pójść się, do lasu. Nie? A czy to, wiesz co, to głównie chyba o to chodzi. Myślę, że ludzie, kurczę, za dużo prądu marnują na to, żeby to zdefiniować, a za mało prądu żeby marnują pójść do na tego to, lasu się dobrze bawić po prostu, nie? Ten, nie? No. A fajnie się rozmawia z ludźmi, którzy nie wiedzą, jak się nazywa to, co robią, ale sprawia im to przyjemność. No dokładnie. Zwłaszcza ludzie na przykład tacy starszej daty, często nawet nie wiedzą, że to się nazywa bushcraft. Od 40 lat chodzą do lasu, nocują sobie. I on się tam nie przejmuje, że ma łyżkę zrobioną, niezrobioną. Jak ma zrobioną, to sobie zrobi, jak ten. I to wiesz, nie zastanawia się, czy jest prawdziwym bushcraftowcem i czy w ogóle jest bushcraftowcem. Bushcraft to jest zestaw umiejętności, które warto znać, jeżeli chcesz na przykład chodzić do lasu, czy jeżeli chcesz uprawiać turystykę górską, niekoniecznie spać w schroniskach, jeżeli chcesz uprawiać, co jest też w sumie u nas dosyć niedoceniane, turystykę pieszą nizinną, czyli wiesz, u nas są bory, na przykład my jeździmy często w bory, bo blisko, no i super są miejsca, nie? I bushcraft to jest zestaw przydatnych umiejętności, ale sam w sobie jest niczym, dopóki nie jesteś w stanie wykorzystać go do zrobienia czegoś, co jest dla ciebie fajne. No, no tak najzwyczajniej w świecie, nie? Ludzie często to traktują jako, nie wiem, jakieś, wiesz, przynależność do elitarnej grupy takiej, wiesz, tak, school and bones, coś tam. A tak naprawdę, no wiesz, no to jak chcesz być elitarny, to nie wiem, to bushcraft chyba to nie jest najlepsza opcja, żeby sobie podkręcać, wiesz, znasz piramidę Maslowa, nie? No to tam gdzieś się smyra, wiesz, na wierzchołkach tam jest, wiesz, potrzeba szacunku bycia, wiesz, w elitarnej grupie i tak dalej, no. A wychodzi to często jak taka zwykła błazenata. To no, tak dokładnie. Często ludzie się zresztą boją nazywać bushcrafterami, czy nie chcą być powiązywani gdzieś tam z tą taką... z tym nurtem bushcraftu, bo widzą, co się czasami dzieje. Bo się zrobiło to modne i znowu jest... Robi się modne, więc wiesz, jak coś jest modne, to powoduje napływ takich ludzi, którzy no, nie do końca są fajni często, a ci nie fajni zazwyczaj są bardziej jaskrawi niż ci fajni, więc to tak wygląda, że tym bushcraftem się zajmują tacy, kurczę, wiesz, to ja sobie wolę, nie wiem, znaczki zbierać. Nie? Bo my też często myślimy, że w sumie ja tam jeszcze parę klaserów mam, może byśmy się... No, a z drugiej strony przecież kwestia, jeżeli ja już zacznę robić, uprawiać jakąś tam działalność i ktoś mi to nazwie bushcraftem, to już nie mogę się niczym innym zająć. Nie mogę się jednocześnie zająć preparingiem, survivalem, czymkolwiek, bo muszę się ograniczyć do tej jednej wąskiej. Problem też jest taki, że często właśnie przeplatają się, bardzo często przeplatają się tematy survivalowe i bushcraftowe, nie? Bo to są te same tematy, wiesz, rozpalanie ognia, schronienia, coś tam, wiesz, w bushcrafcie, nie wiem, większość chyba jest wspólna. Ale też niestety survivalem często zajmują się twardziele, nie? No jest no taki i, no a twardziele, wiesz, nie lubią konkurencji, bo jeszcze, wiesz, później trzeba mieć siusiaki, coś tam wychodzi, że ktoś ma mniejszy, coś ma większy. To jest problem, nie? Jak się chce zacząć to robić, dla początkujących informacja, to trzeba po prostu zacząć to robić. Nie specjalnie interesować się, przejmować się tym, co powiedzą na ten temat inni, tylko się dobrze bawić, no najzwyczajniej w świecie. I od razu musicie mieć najlepszy nóż, najlepsze coś. Oczywiście, że nie. No iść do lasu, zobaczyć, czy wam się to w ogóle podoba, czy wam za bardzo nie denerwują komary, czy się nie boicie dzika i tak dalej, czy miło tu spędzacie czas. Zgadza się. Wystarczy wziąć nawet zwykłą plandekę, może nie zimą, ale tak latem. No, wiesz, sobie latem to w ogóle prawie nic nie potrzeba. Plandekę sobie kupicie za dychę w budowlanym, czy jakimś kastoramie, czy w jakimś innym składzie. Kawałek sznurka, rozwiesicie sobie, spędzicie noc w lesie, weźmiecie tam brata, kuzyna, kogoś, zobaczycie, czy się fajnie bawicie i wtedy możecie pomyśleć o tym, żeby sobie kupić lepszego tarpa, dobry namiot, a czy w ogóle to, wiesz, to przychodzi, wiesz, tak, z czasem, wiesz? No. Ja myślę, że tak, bo ludzie często, to jest chyba też taka domena naszych czasów, ludzie się zaopatrują właśnie w taki zestaw. Zanim zaczną przygodę z czymś, tak to muszą sobie wybrać najlepszy zestaw ale rzeczy, to też jest jaki dobre, do tego jest. Bo to później, bo idą dwa razy do lasu i później możesz na bazarku kupić prawie nówki, sztuki. Okazało się, że to na Allegro, nie na za bardzo, nie? No wtedy, kurczę, nieużywany hamak, coś tam. I ja uważam, że tak, trzeba zacząć faktycznie, jeżeli się zastanawia człowiek, czy chciałby to robić, albo zaczęło mu się podobać, bo gdzieś to tam, wiesz, zobaczył, usłyszał od kumpla, coś tam, cokolwiek, nie?
zacząć sobie to robić, wiesz, na początku to też nie wszyscy od razu są przygotowani na to, żeby pójść na przykład sobie na weekend do lasu, spędzić tam piątek, sobota, niedziela. Zwłaszcza jak się ma tam mało lat, na przykład, wiesz, trzeba sobie znaleźć opiekuna, bo... Czasami nie wolno, bo jesteś niepełnoletni, czasami po prostu nie czujesz się na siłach, bo ja znam kupę ludzi, którzy mimo, że chodzą do lasu latami, to i tak nie czują się zbyt komfortowo, jak są sami w lesie na przykład na noc. To nic, wiesz, to nic złego, to jest ludzka psychika, to jest ciężkie do przeskoczenia często, oczywiście, nie? W ogóle jest zupełnie inaczej się nocuje, jak się nocuje ekipą na jakimś kampie. Oczywiście. A jak jesteś sam gdzieś, jeszcze jakiś wiatr, burza i tak dalej, wyobraźnia pracuje i ja to kiedyś... można strugać z twardzielo, a tutaj spędziłem noc, było minus 20, coś tam. A tak naprawdę też wszyscy wstajemy na tych filmach, a rano też nas tu coś boli, tu ten. No to ale... starość nas boli. Ale to nie jest tak, że wszystko jest takie piękne. To nie jest usłane fiołkami. Ja lubię na przykład spać w lesie, fajnie się czuję, jest natura, surowe warunki. Ale to nie jest super wygodne spanie na przykład. Tak? Nie jest, tylko się, wiesz... O, chyba sobie zrobisz takie coś, nie? No, słuchaj, to jest fajna sprawa. W ogóle ja mam zajawkę od bardzo dawna na coś, co się nazywa klasyczny camping, co się też, moim zdaniem, się bardzo wiąże z bushcraftem. Mm-hmm. Nie jest ultra lekkie, bo to dziadostwo waży po prostu... Waży tyle, co nieszczęście, takiej naprawdę wielkiej wagi. Ale jest klimat, wiesz, łóżeczka, kurczę, lampa naftowa, wiesz, ognisko. Tak, to o to chodzi, nie? Taki traperski klimat trochę. Taki traperski trochę klimat, trochę taki... trochę historii, bo to też można by pewnie nawet pod rekonstrukcję podciągnąć, jakbyś się uparł. No pewno. Ale to musiałbyś mieć tą czapkę z Shopa. No, jak się nazywał ten gość? Nie. Kurczę, nie pamiętam. Davy Crockett, to właśnie. Crockett. Wiedziałem, że mi się kojarzy z żarciem jakimś. Właśnie. O, żarcie to też jest, wiesz, podstawowy element bushcraftu. No to wy do lasu jedziecie, żeby się nażreć. To prawda. Nie, ale wiesz, bo... Ale jeszcze wracając chciałem, bo to jest bardzo ważne, ja myślę, szczególnie dla początkujących, że wiesz, ludzie mówią, pójdę raz, drugi, trzeci do lasu i wtedy zacznę sobie kupować potrzebne rzeczy. To też tak nie do końca, bo jak zaczniesz chodzić do lasu raz, drugi, trzeci, to ci samo wyjdzie, co potrzebujesz, tak, nie? Tylko trzeba, wiesz, bo ludzie, kurczę, oglądają o YouTube, nie? I tak, ten ma to, potrzebuje, to potrzebuje. Gówno, prawda, nie? Możesz tak potrzebować zupełnie coś innego. Potrzeba. Oczywiście, że tak. Nie? A to już jest później wygoda, tak samo jak my już, mówię, mamy swoje lata, wiek wychodzi. I też lubimy się trochę wygodniej wyspać i tak dalej. Jak miałem 20 lat, to mi to nie przeszkadzało. Teraz jak mam 40, to już, wiesz, no tak brzmi, ale taka jest prawda. No jest. Już też jak gdzieś tam się nie wyśpię, coś mnie będzie łupać w boku, to mnie przez pół dnia będę musiał to rozchodzić. Ale przynajmniej się natrzesz pokrzywą, bo wiesz, że to działa i będzie lepiej trochę, nie? To chociaż to dobre. Dokładnie. Ale wiesz, jest jeszcze kwestia tego typu, że... ludzie często myślą, że właśnie jak zaczną to uprawiać, to gdzieś im tam się podniesie prestiż. Urośnie cojones. Cojones i wiesz, twardzie. Kurczę, bushcraft czy survival naprawdę nie czyni z ciebie twardziela. Oczywiście, że nie. Jak zadbasz o rodzinę, wychowasz dzieci, kurczę, to robi z ciebie twardziela, a nie tam. To, wiesz, my już mamy te lata właśnie, że... Ja pamiętam, ja to robię w zasadzie, latam gdzieś tam po lasach z 25 lat, tak naprawdę. Zaczęło się z chłopakami w Borach Tucholskich, jak miałem lat 15, co ubłagałem rodziców, żeby się zgodzili, żebym wyjechał raz na dwa tygodnie sam z dwoma kumplami. Pozdrawiam, babcia i cybula, jak to wygląda. I żeśmy tam, kurczę, dawali czadu i też nam nic nie było potrzeba. Był nam potrzebny, kurczę, zwykły tropik. Jak się nazywała ta fabryka namiotów? Legionowo? Z Legionowa były chyba namioty wtedy. To był, kurczę, komuch straszny, to były 90 lata. I nam wystarczyło to, wiesz, jakaś, kurczę, puszka po ananasach taka duża, żeby gotować w tym wodę. Plecak grucha, sorki, taka harcerska i tyle, nie? Sztuciec jakiś zaiwaniony matce, kurczę. Normalny z domu sztuciec, nie trzeba od razu mieć jakiegoś niezbędnika. Nie. Tu chęci i zbieranie umiejętności, nabieranie wiedzy, nabieranie sprawności w niektórych rzeczach. To definiuje, że jesteś coraz lepszy, a nie tam to, że masz, wiesz, coś tam lepsze, gorsze, czegoś masz więcej czy mniej, bo naprawdę wiele nie trzeba, nie? Wiesz, tak, wiesz, masz tam jakiś nóż, obojętnie jaki, może być finka, kurczę, harcerska. Dokładnie. Czy morka, czy morka za dwie dychy nawet. Masz kawałek sznurka, masz kawałek szmaty, żeby się nie trzeba było pieprzyć, wiesz, bo to też pójdziesz gdzieś do lasu, kurczę, nie zawsze zbudujesz szałas, bo po pierwsze nie zawsze znajdziesz materiał, bo wiesz, no nie chcesz ścinać żywych drzew. To by było bardzo proste. Ale no niestety też trzeba pod tym kątem na to patrzeć. Zresztą my też nie mamy tyle tych lasów jak w tej Kanadzie, że tam, wiesz, jest to normalne, że ludzie przychodzą i wycinają drzewa,
Ale bierzesz kawałek... Nikt też nie karczuje całego lasu, tylko wytnie jedno, dwa drzewa, które mu są potrzebne, a tam są takie połacie, że to nie robi temu tej przyrodzie jakiś ten... A wiesz, ja pamiętam, kurczę, jak się biegało z kawałkiem takiej folii, myśmy mieli kawał takiej folii, to była folia od robienia, wiesz... sztarni. Mhm. Myśmy mieli taką folię, taką półprzezroczystą, no, z tego się robiło, wiesz, kawałek sznurka, kurczę, żeby tylko na łeb nie padało, ale to były najlepsze przygody na świecie, nie? No oczywiście, że tak. No. Także to myślę, że to tak na to trzeba. Faktycznie, jeżeli pooglądaliście sobie filmy i chcecie, o, będę takim twardzielem, który chce bać w lesie, to myślę, że jest kilka innych sposobów lepszych, gdzie można się sprawdzić, a do lasu osoby, które po prostu lubią naturę, lubią przyjść, obcować z lasem. A wiesz, to jest tak, bo często czytam na przykład tych fachowców, którzy mówią, o, to jest weekendowy bushcraft. No to ja bym chciał popatrzeć na tych wszystkich fachowców, którzy żyją w lesie całymi latami, jak do pracy chodzą na przykład jeszcze raz w roku. No. Ale super, to jest sprawa, jak wiesz, zapierdzielasz w korporacji, czy zapierdzielasz, bo prowadzisz swoją firmę i naprawdę jest przesrane, od poniedziałku do piątku jest przesrane. Jak sobie idziesz do lasu, to tutaj jest naprawdę zupełnie odwrotnie. Można się wyciszyć, jest spokój, nic, wiesz, nie ma hałasu. Fajne jest to, bo to dla facetów w każdym wieku. Myślę, że ja mam młodego, który ma 11 lat i już dla niego to też jest fajne, że wiesz, coś zrobisz własnymi rękami, kurczę, rozpalisz sobie to, przygotujesz ognisko, zadbasz o nie, zrobisz sobie sam żarcie, zadbasz o to, żeby mieć gdzie spać i tak dalej. To powoduje, że nie jesteś twardzielem, ale że jesteś takim, kurczę, takim pełniejszym się stajesz człowiekiem, nie? Mhm. Czy tam mężczyzną. Wina po prostu. Przyjemnie się z nim przebywa. Jest inny, wiesz, inny, kurczę, rodzaj jest problemów, bo to jest problem, wiesz, musisz sobie nazbierać opału, żeby nie zmarznąć, musisz sobie zadbać o to, o tamto, ale to jest takie, wiesz, masz przełożenie, bo robisz coś, co od razu automatycznie wpływa na twoje życie, albo masz większy komfort, albo mniejszy, nie? No, dokładnie. A potem byle co sobie tam ugotujesz na tym ognisku, ten w domu by ci to w ogóle nie smakowało. A tu po takim dniu spędzonym w lesie, gdzie jeszcze wykonałeś ileś pracy... Sama smażona cebula jest pyszna. Jest pyszne, po prostu i śpisz jak dziecko w ogóle, mimo że tam gdzieś coś cię uwiera w plecy. Spałeś 6 godzin, wstajesz rano, gdzieś tam się porozciągasz i czujesz się dużo lepiej niż jakbyś w domu spał 8. No, to prawda. Jest to, ale musisz to lubić, nie? Bo to właśnie zanim gdzieś tam zaczniesz oglądać te fora, czytać, jaki namiot, jakie co, jakieś piwo, to po prostu idź do tego lasu, zobacz, czy ci się to podoba, czy to jest twoja bajka, nie? Tak, tak, no. Tak. Warto to przetestować, żeby się później nie zdziwić. Bo to, że ktoś śpi w tym lesie, nie czyni z niego Rambo, jakiegoś twardziela. No ktoś... nie. Ludzie od tysięcy lat spali w lesie, to jest po prostu zwykły biwak. Tak naprawdę, to tak, no. Wiesz, no ja uważam, że właśnie... Dla mnie idealnym połączeniem jest właśnie, są takie umiejętności czy aspekty bushcraftowe połączone z obozowaniem. Najfajniej właśnie w takim starszym stylu. Niespecjalnie przepadam za nowoczesnymi namiotami. Wolę na przykład sobie wziąć pałatkę czy plandekę. Czasem hamak, czasem glebę, coś tam. Ale faktycznie, tylko że to też wymaga czasu, nie? Bo to wymaga czasu, to trzeba sobie parę rzeczy przerobić. Bardzo fajnie jest mieć kogoś, kto już to robi i wiesz, do niego dołączyć, żeby po prostu uniknąć kilku błędów początkujących. Bo to wiesz, no ja z YouTube'a się wiele, kurczę, nie nauczysz, chyba że no, oglądasz się tego dużo i umiesz dobrze wyciągać wnioski, obserwować. Mhm. Nie każdy to umie, wiesz. No, z tym YouTube'ami to też jest różnie. Dobrze, kurczę, gdzieś tam się może troszeczkę podejrzeć, ale robić to po swojemu i tak wiesz, myśleć samodzielnie, nie? No oczywiście, każdy musi swoją jakąś drogę sobie wytrać. Jasne, że tak. No nie ma co popugować resztę, bo wiesz, to co ktoś robi jest dla niego w porządku, może się okazać, że to jest nie w porządku. Wiesz, czy spanie w hamaku, czy na glebie, czy robienie tego tak, czy siak. To że komuś praktyki. Coś odpowiada, nie gwarantuje, że mi będzie odpowiadał. No oczywiście, się, dlatego wiesz, nie zaczynamy przygody od szukania najlepszego noża do lasu. Najlepszego coś tam. Lasu, to jest, wiesz, podstawowa sprawa, nie? W dokładnie. Ogóle, no. Każdy, wiesz, tak jak na przykład tu siedzimy, czy nawet spotkamy się na jakimś zlocie, każdy z nas od iluś lat pracuje tym nożem w lesie, w garażu, w pracy i tak dalej. No, zgadza się. I każdy uważa, że jego nóż jest najlepszy albo bardzo dobry. Jak sobie położymy te nasze noże, to każdy jest z innej bajki. No to. A każdy jest z niego zadowolony, robi robotę. Jest w stanie sobie zbudować schronienie, przygotować jakieś tam różne rzeczy za nie można tego dać się noża? Zwariować, no. Tym bardziej, że wiesz, no to... Z nożem też tak jest, wiesz, ty masz najlepszy nóż, ja mam najlepszy nóż, tylko że to jest najlepszy nóż dla ciebie czy dla mnie, dokładnie. Nie? I tak samo z tym, czy będzie to namiot, czy będzie to hamak, czy będzie tarp, no. To też jest wasza jakaś indywidualna sprawa i nie ma czegoś takiego, że a, bo Marek ZDC powiedział, że najlepszy jest coś tam, nie? No. A czy wiesz, bo to ludzie też...
na przykład często się spotykam z takimi opiniami, że na przykład ty powiedziałeś, że coś jest najlepsze, tak, ale ja mówię, że moim zdaniem coś jest najlepsze, dla mnie jest najlepsze, do tego co robię jest to najlepsze, co nie znaczy, że to jest obiektywnie najlepsze, bo dla kogoś, kto robi coś innego, to będzie zupełnie do dupy, nie? To jest, wiesz, to jest... Ludzie zapominają, kurczę, że na wszystko trzeba jeszcze brać poprawkę i swój zdrowy rozsądek i zastanawiać się, że faktycznie nie ma, wiesz, dwóch dokładnie takich samych działalności. Każdy coś tam robi inaczej. Nie zawsze te działalności są w 100% takie same. To jest... Trzeba myśleć, no to żadna nowość. W bushcrafcie też trzeba myśleć, w survivalu trzeba myśleć, zwłaszcza, przy turystyce, że mamy trzeba myśleć. Często jakieś ostre narzędzie i tak dalej, też trzeba zgadza uważać. Zgadza się. Przecież, wiesz, takie... w dzisiejszych czasach, jak facet umie pracować nożem, umie pracować siekierą, to tak jak, kurczę, umie pracować wiertarką, wiesz, co wcale nie jest w dzisiejszych czasach takie zupełnie oczywiste, no to jest jakieś tam gdzieś, zawsze to jest in plus. W ogóle każde doświadczenie i każda wiedza od nabyta jest in plus. Nie? Czyli co, zachęcamy, żeby iść do lasu? Tak, tylko żeby się nie dać zwariować. Nie tylko oglądać, nie? Nasze filmy, tylko... Nie, no oglądać filmy też, dawać łapki w górę i komentować. Tak, i tam ten dzwoneczek jest. Co dzwoneczek? No takie powiadomienia, że... Aha, bo teraz trzeba nacisnąć dzwoneczek, żeby... No, dwóch lat. Czort z tym. Ale... Ty, dobra, nowość. Kurde, zawsze tak jest, my jesteśmy do tyłu, ale faktycznie... Oczywiście filmy są fajne, żeby szukać jakiejś inspiracji, czasem zobaczyć, czy coś jest faktycznie dobre jakościowo, czy nie. Fajnie, ale... fajne jest to, że... na przykład, wiesz, szukasz czegoś, a nie masz super dużo kasy, żeby sobie kupić 5 plecaków i sobie wybrać najlepszy, no to czasem gdzieś tam pomoże jakaś recka, czy jakaś opinia, czy coś. Dopóki ona jest w miarę uczciwa, nie jest, wiesz, tam jakaś marketingowa, czy coś, spoko, nie? U nas raczej nie ma chyba w Polsce takich marketingowych. Nie płacą firmy, nie płacicie nam. Nie płacicie w ogóle, nie, za reklamy. No i dobrze, może za to są, wiesz, jakieś takie bardziej rzetelne i to, nie? Nie wiem, bo to jak wiesz, jak masz odpowiednio dużo subskrypcji, to i tak będziesz się sprzedałeś i że bierzesz hajs. Ale to, też to, piszą to ludzie, którzy raczej nie używają plecaków, bo to ich życie się zaczyna i kończy na klikaniu, więc spoko. Tak. Zachęcamy. No. Z mojej perspektywy uważam, że to jest bardzo dobre hobby, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie kurczę, mamy społeczeństwa elektroniczne i technologiczne, to jest bardzo fajna odskocznia. I można się nauczyć dużo fajnych rzeczy i jeszcze, co jest bardzo ważne moim zdaniem i często to powtarzam na przykład młodziakom, że uprawianie tego rodzaju hobby może podnieść gdzieś tam twoją samoocenę, to jest fajne. Tak. Bo inaczej patrzysz na siebie, jak wiesz, że coś umiesz zrobić, nie? To jest, kurczę, wiesz, nie do przecenienia, tym bardziej dzisiaj, kiedy, wiesz, pralka robi za ciebie pranie, kurczę, często najbliższa kebabownia obsługuje ci kuchnię, tak, coś tam, nawet coś tam. Auta same parkują. Też, nie? To tak sobie zrobić coś właśnie własnymi łapami, to jest bardzo fajne. Samobieżnych siekier jeszcze nie ma, trzeba zakasać rękawy i trochę pomachać. No, to jest też fajne. Jest trochę ruchu, trochę jakiegoś takiego obcowania z naturą, nie? Jeżeli od 10 tysięcy lat właściwie w pracy siekierą niewiele się zmieniło, to znaczy, że siekiera to jest jak, wiesz, jak krokodyl. Jest... Nie potrzebuje ewoluować specjalnie, nie? Ej, no tak jest. To będzie hasło na dziś. Tak, krokodyl. Nie? Siekiera jest jak krokodyl. Siekiera jest jak krokodyl. Masz clickbaitowy tytuł teraz. Marek ZDC powiedział, że siekiera jest jak krokodyl. No tak jest. Niestety, kurczę, ale musicie zachować dużą dawkę zdrowego rozsądku przy zaczynaniu przygody z tym hobby, bo to też ważne. Jeszcze taka jedna myśl mnie naszła, bo na przykład, wiesz, jak spotykamy się właśnie na zlotach czy gdzieś, oczywiście pokazujemy sobie swoje siekiery, swoje noże, ale tak... Rozmawiamy o grach komputerowych, o samochodach, o telefonach, o jakichś zupełnie... To, że wychodzimy do lasu, to nie znaczy, że jesteśmy dzikusami z szałasu. No nie. My tak też normalnie chodzimy i... Ja nawet garnitur mam, kurde. A ja nie mam, kurde, wyrosłem. Mogę ci pożyczyć. Ja mam garnitur nawet i czasem nawet mi się zdarzy chodzić w koszuli. Nie jesteś bushcrafterem, masz koszulę w ogóle. Nie w kratkę. Tak jest, wiesz, ale to w każdej dziedzinie. Ja ostatnio z Waldkiem gadałem odnośnie... Waldi jest wędkarzem zapalonym karpiowym i fotografem, nie? Oni tam akurat fotografują samoloty te wojskowe, coś tam. W każdej branży i w każdym hobby jest tak, że jest taka grupa takich, wiesz, nawiedzonych, kurczę, gogusiów. Tak, oni wszystko wiedzą, wszystko. Oni przede wszystkim powiedzą ci, jak ty powinieneś to robić, żeby robić to dobrze. To wiesz, to tak trochę fuck you, nie? Ja myślę, że to ma być tak, że ma ci sprawiać frajdę, jeżeli ci się to podoba, to tak, a jeżeli nie, to i tak nie będziesz bardziej męski, bardziej cool, czy jakiś, nie wiem, jak się mówi. Nie. Kurczę, nie wiem, no. To każdego... Powiem więcej, jeżeli zaczniesz chodzić poubierany na jakichś takich strojach, ten, z nożem i tak dalej, większość twoich znajomych będzie czasem patrzeć na ciebie jak na... Trochę debil, nie? Po co ci ten nóż, a po co ci ten...
Ale to tak jest zawsze. Po co ci ten nóż? Po co ci ten nóż pożycz? Tak. No. A potem nagle. No. No. To standard. Że tak. To co, tym miłym akcentem może zakończymy. Tak? Możemy zakończyć. No. Idziemy zrobić kawę, bo zimna. No. Zapraszamy do was, zaproście. Zapraszamy tak na kanałek Ekwipunek Dźwigany Codzienny. Tam jest zupełnie co innego niż u Mordena. No. Albo nie wiem właściwie. Jedyna czasem jest prawda. Czasem jest trochę jedyna podobnie. Prawdziwa. Jedyna prawdziwa prawda, najprawdziwsza, tak. O najprawdziwszym, prawdziwym, jedynym Bushcrafcie tak. I w ogóle. Jedyna prawilna strona Bushcraftowa, chociaż są inne. Ale nie, ale nie jedyne. Wiesz co, to też jest problem, bo ludzie na przykład... O, może polećmy kogoś takiego też jeszcze z Polski. Kogo byście polecili, kto jest fajnie opowiada o Bushcrafcie? Cała masa ludzi. No ale na przykład nie wiem, po jednej osobie jeszcze kogoś takiego. Kogo lubicie, oglądacie? Wiesz co, no tak, ja chłopaków oglądam ze Szpejtechu, ale to dlatego, że ich znam osobiście. Aha. Się w ogóle większość znamy. I mi, no i mi wyskakują, bo jest problem taki, że po prostu my przez robotę, przez wyjazdy, przez to, że robimy swojego YouTube'a, to tak trochę mało czasu jest. A poza tym, na przykład jeżeli chodzi o YouTube'a, to wtedy już masz tak, wiesz jak, nie? Robisz swojego YouTube'a, to na oglądanie tak innych to no. Już nawet, już starczy tego YouTube'a, jak się zrobi swojego. Ale ja na przykład czasem oglądam sobie Marcina Bushcraftowego. Mm-hmm. Mimo, że się nie znamy, nigdy żeśmy sobie nie gadali, ale uważam, że uczciwie chłopak podchodzi do sprawy. Fajne ma filmy, fajnie też tak... No, ten... widziałem parę jego filmów, fajnie, gdzieś tam jeździ, wiesz, daleko jeździ. No. Super, spoko. Dużo rzetelnej wiedzy. Nie ma właściwie aż tak dużo, kurczę, tych też ludzi, którzy gdzieś tam publicznie się wyświetlają. Wydaje mi się, że też część jakichś takich młodych twórców zaczęło robić filmy i w pewnym momencie uświadomili sobie, że no ani nie ma z tego hajsu, ani firmy nie wysyłają szpeju i tak dalej, nie? Ludziom się często wydaje, że wiesz, ty chłopaki sobie pojechali do lasu, nagrali, wrócili, nie? A żeby zrobić 10-minutowy filmik, to tak z 10 godzin roboty potrzeba, bo trzeba jechać, trzeba nagrać, później trzeba wrócić, trzeba to pomontować, trzeba to wyrenderować, trzeba to zaploadować na ten. To jest to trochę roboty, to tego nie widać może, nie? A poza tym fakt, nie ma z tego hajsu, jak ktoś się na tym zastanawia, czy jest z tego hajs, czy nie. Mnie dopiero po 3 latach się w sumie za wyświetlenia zwróciło za kamerę tak naprawdę. I to jest 500 nagranych filmów i spędzone tysiące godzin, czy tam setki, żeby to poskładać. My za AdSense'a dostajemy 300 w co 3 miechy tak gdzieś, nie? Zależy, bo to zależy od tam wyświetleń, ilości, coś tam to jest $2 chyba za 1000 wyświetleń czy coś, więc nie ma z tego pieniędzy jak... A to widać, nie? Bo to są, widać, że ludzie gdzieś tam się pojawiają, coś nowego robią i znikają, bo właśnie, nie wiem, bo myśleli może, że z tego się da żyć czy coś. No nie da się z tego żyć, nie? Do tego trzeba sporo dokładać, bo żyć się z tego nie da. Jak chcecie żyć z YouTube'a, to nie idźcie do lasu, tylko idźcie do jakiegoś sklepu wielkopowierzchniowego, przebierzcie się za psa albo za banana. Zróbcie sobie jakieś jaja i wtedy będziecie mieli wyświetlenia i kasę, albo trzeba albo grać i nie. Tego. Zamiast w Bushcrafta trzeba grać w Minecrafta. Albo, albo podpalcie mieszkanie, zróbcie patostreama. No, no. Patostreama, no. Ty, a patostreamy z lasu? Ej. Ale ja tyle nie wypiję, bo umrę. Dobra, to chłopaki, dzięki. Dziękujemy. Zapraszamy do chłopaków. Pozdrawiamy. Do zobaczenia na szlaku. Pozdrawiamy. Kiedyś nie powiedziałem w filmie, do zobaczenia. Czemu nie powiedziałeś do zobaczenia na szlaku? Tak? No. Bo się jeszcze nie widzieliśmy. Ansup nie powiedział do zobaczenia. Na szlaku.